tonight. No. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, lady in red. Is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. Yeah, I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. And I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, there's nobody here. It's just you and me. It's where I want to be, but I hardly know. Dobra, szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, co. Jak dalej? Bo plan był taki, że te otworki powinny wyjść w miarę dookoła. Środek powinien był wypaść i tylko podrównać, powiedzmy, takie zęby. Jak widać na załączonym obrazku, pomiary nie do końca były dokładne. O, działamy! Spróbujemy tak troszeczkę podchwycić. Kamień. Nie tyle chodzi mi o powiększanie dziury, co śliwnięcie tego wszystkiego. Jesteśmy tu. O, błagam. Dobra. Wiesz, chyba jakieś jest też taki dorosły, na taki docięć może wystarczy. Błagam, to za... Żeby było wiadomo, o. O, od nich. Do drewna się nadaje. I love you.
metalu nie za dużo jeszcze pracowałem, więc... Śnił się już dzień. Ptaki weszły w sen. Ogień, ogień się jeszcze tli. Tak? Żeby nie było wątpliwości, wyłączę ten. Gdzie jesteśmy? Tu. I co zostało z ostrza? Gdzie jesteśmy? HSS, tak? Basic metal. Very basic. Dobra, ale już jest. Wyłączę jeszcze, ale tu już jest jakiś progres. No i się obawiam, że to niestety pilnikowate urządzenie będzie musiało wejść w rachubę ze względu na to, że to taki przypadek. Powiedzmy, że to główienko, z którego korzystałem wcześniej, w wersji metalowej niestety nie posiadam. Niestety nie. Dobra. Tu wyłączamy, muzyczkę zapuścimy. Coraz bardziej sama jestem tu, dom mój cień przykrywa. Całe ciepło z sobą wziąłeś stąd, teraz mrok tu mieszka. Coraz bardziej wyspą jest mój dom, mostów sztorm na ścieżkach.
Tu będzie widać. Ha! Zajebiście. Zajebiście. Bo to ma szansę. To jest tak, musimy skrócić trochę tu. To jest raz. I poszerzyć ten otwór. Leciałbym w tą stronę, bo tu jest mniej mięsa niż tu. Będziemy widzieć co dalej. Dobra. Teoretycznie, ja sobie zerknę, kurde, będę przez kamerkę patrzył. I teoretycznie gdzieś mniej więcej tu można byłoby nas zgiąć z powrotem. Ale już widzieliście jaki jest trud zgięciem z powrotem. A teraz sobie to przekręcę, bo to na silniku jest w tej pozycji. Czy my to będziemy w stanie utrzymać tu? Bo dokręcamy z dużą siłą. Tutaj jeszcze nie bardzo, ale z drugiej strony silnika tam jest bodajże z 80 N, jak nie lepiej. I po to ten kluczyk tutaj jest. Kurde, nie, no, pasowałoby to tu wygiąć. Tu mniej więcej jesteśmy tak głęboko wepchnięci. Do magnesu, nie?
tam jest jakiś luz, mogłoby to wejść głębiej, nie wiem, czy tam podkładki jakieś nie zrobić, żeby nie trzymało i z tej strony też. To nawet nie zrobić, tylko na tyle dużą okrągłą podkładkę, żeby to się działo sztywno. I to by pasowało gdzieś tu. Gdzieś tu. Nie będę ukrywał, że mi przeszkadzacie. Yep. Zrobimy tak. Pasowałoby to wygiąć, ale mi to kurna nie pachnie. Wyginanie. To wyginanie mi nie pachnie. Dobra, teraz sprawdzimy, jak się tu kurde zimadą w to wyginięcie w tym miejscu wmontujemy. Jeszcze sprawdzę. Tak. Nie, no miejsce dobre zaznaczyłem. Odpuścił. Zardzewieje w końcu. Jak ktoś wie, niech podpowie. Spawalnicze żaby ze stali nierdzewnej najlepiej. Typu jakie i gdzie? Do potrzeb hobbystycznych. Nie pracuję zawodowo jako spawacz, ale właśnie o tak, żeby se coś. Tutaj wysoka temperaturka, czesik wygiąć i ląduje w wodzie. Tam coś, tu coś. To puści, pójdzie na kaloryfer. Niby nierdzewna, nie. To jest złe określenie polskie. Stainless, czyli ograniczone. Zostawimy to na zewnątrz, zwłaszcza nie wiem, w taki kraj jak Wielka Brytania, Irlandia. Stawimy to na zewnątrz. To na pewno zardzewieje. Później, ale zardzewieje. Stainless,
To znaczy, że ograniczone, czy tam spowolnione, ale nie, że całkowicie odporne. Aczkolwiek powiem tak, ta blacha, to ona jest raczej dobrej jakości z tego, co wnioskuję. To co, przymiarka? Jak tam widać? Ja sobie zerknę na ten stół. Stół w miarę widać. Pewnie zasłonię ja, to będzie dobrze. Tak, tak, tu się różne rzeczy działy. Dobra. O! Wow! Wow, wow! Jak to wyszło? Aż sam jestem ciekaw. Aż za bardzo. Aż za bardzo drugie gięcie. Jak to szło? Tak jak wcześniejsze. Jakieś tam akcje, że jakieś ujęcia z prac nie bezpośrednio związanych. Jedźcie bezpiecznie i do zobaczenia następnym razem.